Powiedzmy, że mamy taki ułamek dziesiętny. 905. 905. I 74. Tysięczne. Co to oznacza? Rozpiszmy tę liczbę. Dziewiątka stoi na miejscu setek. Zatem to jest, ona mówi, że mamy 9 razy 100. Czyli mamy tak naprawdę na tym miejscu 900. Patrzymy dalej. 0 to po prostu 0. Mamy 0 dziesiątek. 0 dziesiątek, czyli nie napiszę nic. Idziemy dalej. Mam 5 jedności. Czyli dodaję 5 razy 1. Piątka stoi na miejscu jedności. 5 razy 1 to jest po prostu 5. Teraz zajmiemy się częścią ułamkową, czyli tą po przecinku. Tutaj mamy części dziesiątek. Napiszę. Tutaj mamy części dziesiąte. Części dziesiąte. Tutaj mamy dalej części setne. A tutaj części tysięczne. Tysięczne. 0 stoi na miejscu części dziesiątych. Idziemy dalej. Części setne. Czyli mamy 7 na miejscu części setnych. Czyli mnożymy 7 przez 1/100. Tu już mamy ułamki. 7 razy 1/100 to po prostu 7/100. Proste, prawda? Idziemy dalej. Czwórka jest na miejscu części tysięcznych, czyli mnożymy 4 przez 1/1000. 4 razy 1/1000 to 4/1000. W ten sposób przedstawiliśmy liczbę 905 i 74/1000 za pomocą dodawania. Tutaj dziewiątka stała na miejscu setek. Zapiszę setki. 0 stoi na miejscu dziesiątek, a 5 stoi na miejscu jedności.